Witam was w drugiej rundzie Cube Drafta, takiego bardziej, powiedzmy, lightowego, w zasadzie właśnie majówki. Ja tutaj siedzę, chociaż mam trochę gardło chore, to oczywiście sobie przepijam piwem bezalkoholowym. No i jesteśmy w drugiej rundzie. Pierwszą udało się troszkę, no, takim dosyć szczęśliwym rozdaniem z tymi archaniołami wygrać. Wydaje mi się, że skoro tamten gość grał agro, to tych agro już jakoś super dużo może nie będzie. I ta ręka na agro jest taka sobie, natomiast na nie agro jest całkiem niezła chyba. Znaczy, w sumie wydaje mi się, że w ogóle jest całkiem niezła, więc chyba nie ma sensu jej mulliganować. Mamy dwie kontry na wczesne zagrania. Jeśli koleś, no właśnie, jeśli koleś nie będzie miał nic wczesnego, to będzie dobrze, ale oczywiście ma coś wczesnego. No trudno, mamy przynajmniej ściankę. Czy generalnie lewa Mancer oczywiście może być problemem w dłuższej perspektywie. Lotskowa. No w tym wypadku to musimy niestety odpalać ściankę, bo bez ścianki będzie niefajnie. Sensei. No i ten sensei też będzie chyba ważny, bo potrzebuję. Przypuszczam, że będę potrzebował znowu szybko znaleźć Supreme Verdicta albo Oblivion Stone'a, bo inaczej będzie problem. No, Rancor, jasne. No okej. Okay. Oczywiście przyblokuję tutaj. Flicker Wisp. No myślę, że zagram sobie po prostu Divining Topa. Mogę to rzeczywiście przyjąć, ale myślę, że nie. No muszę zagrać chyba Divining Topa. Zasłonić się za kontrą i w razie czego odpalać tego topa, to jeszcze pewnie za chwilę. Czy generalnie ten Geist daje mi szansę, prawda? Żeby z tego tą kobrę powstrzymać. No jasne, masz już milion mana. Okej, okay, koleś postanowił sobie dać siana z tym. Zagramy sobie w takim razie chyba z cyclujemy miscalculation. No i zagramy sobie Dungeon Geists. Wyłączymy kobrę. No i jeżeli oczywiście nie ma jakiegoś removalu na tego Geista, to powinno być ok. Może myśleć jakiegoś niestety dużego bydlaka, z którym sobie nie poradzę w ogóle. Szambler. Dostanę w Plainsa, tak? No trudno. Chyba muszę pokopać po tego Plainsa. To nie wygląda zbyt dobrze. To niestety nie wygląda zbyt dobrze. Chyba będę musiał zagrać Husara tylko po to, żeby dokopać się do Plainsa. Tak mi się wydaje.
Tylko nie wiem, czy w tej turze jeszcze to robić, czy zostawić się za kontrą. Myślę, że na razie tego nie muszę jeszcze robić. Mogę spokojnie zaatakować za 3. I zostawić się za kontrą. Ale w kolejnej już będę pewnie musiał to zrobić. Gets plus 1, plus 2 i has destroy equipment. No okej. Okay. Okej. Okej. Okay. Nie, no ciężko będzie coś tutaj zrobić bez białej many. Ale chyba muszę po prostu to dobrać. Zagrać Islanda. Zagrać sobie Husara. Zabrać sobie no. Nie będzie Elżbieta. Próbujemy dobrać Plainsa. A nie, to okej. Okay. No jasne, to nie mógł być Plains. Ale dobra, no to bez znaczenia chyba w sumie. A nie, dobra, zepsułem to. Miałem najpierw odpalić tego. Miałem najpierw odpalić Senseja. I miałem zaatakować przede wszystkim. Chyba już tutaj pora, żeby to pod koła postawić. No jego deck nie jest jakiś super, ale no niestety bez Plainsa będę miał tutaj duży problem, żeby wygrać. No zapłać jeden niestety. To jest wszystko, co mogę zrobić. Teraz muszę liczyć na po prostu dwa razy na... coś jeszcze, tak. Okej. Okay. No to z tego pewnie już nie wyjdę. Niestety. Z tego już nie wyjdę. Ale to, tak mówię, no też zepsułem to, bo miałem zagrać... miałem zrobić inaczej wcześniej. Miałem tego Senseja użyć lepiej. No, oddam turę. Chłopak dobiera landy, no to jest jakaś nadzieja, ale... sam ten... sam ten Xenagos mi załatwia, prawda? Mhm.
no muszę tu zablokować. Dobra, nie, nie jestem w stanie tego wygrać. No szczególnie, że nie było plańca, tylko oczywiście 1000 kolejnych islandów. No trudno. Bardzo dobrze zrobił z tym, że zniszczył mi tego plańca. I to mnie bardzo mocno powstrzymało. Czy jest sens coś zmieniać? Chyba niekoniecznie. Wydaje mi się, że jego rozdanie było po prostu ponadprzeciętne. Ja też zagrałem trochę głupio znowu, no bo ten Sensei Divine to po prostu mogłem go odpalić. Wtedy oczywiście Condestant nie działał, ale ten Condestant chyba nic nie zmieniał. Chyba musiałem zaryzykować, a tego nie zrobiłem. No generalnie, tak jak mówię, trochę tak gram wakacyjnie te gry. Nie widzę tutaj nic, co mógłbym zmienić, szczerze powiedziawszy. No na pewno potrzebuję trochę lepszego rozdania niż to pierwsze, chociaż to ono było niby niezłe, tak? Ale on ominął wszystkie moje kontry przez to, że zagrał wczesnego stwora. Potem ja zagrałem, on zagrał już drugiego stwora i musiałem się bronić po prostu, żeby nie dostawać batów z tego, znaczy mogłem tego rankora skontrolować wtedy, prawda? Niby. Chociaż w sumie nawet nie mogłem, bo on miał 3 mana, no nie mogłem, więc jego start był taki bardzo, bardzo dobry kontra, przeciwko kontrom, prawda? Nie chcę wziąć Mulligana, ta ręka jest niezła. No miejmy nadzieję, że nie mam pierwszoturowego Lavamancera. No i że dobiorę jakiś Plains niebawem. Myślę, że oddam turę, ten Augur of Bolas niewiele zmienia, a wolę mieć kontrę. No, oddam turę ponownie. Generalnie gramy kartę za kartę, i czy land za land. I nikt z nas nic nie robi, to jest dla mnie lepiej, prawda? Więc to mnie jakoś nie martwi. Tym razem chyba już zagram sobie tego Jace'a. Mi się wydaje przynajmniej. W sumie nie jest to konieczne. No myślę, że oddam turę. Jest Forest. Odskontrujemy to. Na górę i na górę. Zagramy sobie chyba jednak Geistcy. Chociaż w sumie Geistcy? Nie. Zagramy sobie Jace'a. Dobierzemy Vencera. I zagramy sobie Bolasa. Niestety nie ma nic, ale niestety są bardzo fajne karty na górze. No cóż, tak bywa. Jace chyba tej tury nie przeżyje, tak mi się wydaje. No właśnie. To było do przewidzenia. Hmm.
zagramy sobie te Geistsy, myślę. To nie jest oczywiście najlepszy cel świata, ale mam sporo removalu w ręku, sporo tempa, mogę próbować się ścigać nawet. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej. Okay. Sporo Granos. No to w takim razie Priest. Handmaster. Okej. To mnie w ogóle chyba nie boli, mogę to po prostu cyklować sobie to. Nie, jakoś nie martwię się tym Monkey Luzari specjalnie. A może strzelić, tak? Możemy zagrać sobie Oblivion Stone'a po prostu. To chyba nie jest złym pomysłem. Trzy, cztery... Mogę zostawić sobie Geists w teorii. Teraz się muszę zastanowić, bo jest parę opcji. I żadna nie jest jakaś super. Ale chyba Oblivion Stone jest tutaj najlepszą opcją. Po prostu. Tylko, że oczywiście nie za ten koszt. Tylko tak. Teraz on będzie chciał stracić turę, żeby go spalić. Indyk. Indyk mi strasznie tutaj zepsuł plan. No cóż, tak bywa. Indyk to indyk. Czy ja się mogę ścigać? On zadaje mi tutaj 4. Chyba się nie mogę ścigać w ogóle. Zadaję mu 5, on mi zadaje 1 000 000. Chyba tego Celestial Flare'a użyję w tym momencie. W sumie mogę to przyjąć jeszcze. Dobra, przyjmę to na razie. Zagrajmy sobie Islanda. Mam 7 mana, ok.
Zabijemy indyka. Oddamy turę. No właśnie, ja bym chciał zrobić taki fajny manewr, a ja mu na ten manewr nie pozwolę w żadnym razie. Zagramy sobie Stonecloakera. Wrócimy. No usuniemy, nie wiem. Nie będzie tego typa. I wrócimy. A chyba muszę wrócić z tą Klukera. Jak wrócę po Lucranosa, to będzie dramat. On strzeli we mnie. Więc tego nie mogę zrobić. Także wrócimy sobie z tą Klukera samego. Przyatakujemy za piątala. I chyba zagramy sobie Vencera. Lansując tego pieska. Okej. Od razu się zaatakuje, ja zablokuję Vencerem. Zagram z tą Cloakera. Będzie Rancor. No jakoś to chodzi. Zobaczymy, czy to wystarczy. Arc Trail, ok. I odpali polu Kronosa, jasne. Ok. O proszę, Treachery, to brzmi nieźle. Najpierw zaatakujemy oczywiście. No, zabierzemy tego pana. Zagramy sobie Mindstone'a i oddamy turę. Trochę mi schodzi na tym myśleniu, ale no jestem taki trochę, nie wiem, jakiś dzisiaj, nie wiem, mało spałem, nie ukrywam. No oczywiście zbansujemy tego ziomka. No i to będzie tyle.
Także pierwsza gra zmaszczona, tradycyjnie druga gra nie bez trudności, ale wygrana. No jego deck jest naprawdę niezły i trochę szybki jest. Nie wiem, czy nie powinienem na przykład takiego Angela się pozbyć i wstawić zamiast tego na przykład Force Spike. Czy on się spodziewa tych kontr? To jest problem, prawda? Że on się tych kontr spodziewa, że on wie, że ja je mam. I to mi trochę psuje zabawę. Oblivion Stone jest chyba też na niego taki sobie, bo on ma tych masę ma tych niszczenia enchantmentów. Także wydaje mi się, że lepiej sobie go podarować. Z drugiej strony za 8 mana rozwala wszystko. Bo jest lepszy niż ten anioł. Anioł oczywiście jest bardzo dobry, ale no chyba jest za wolny trochę. Znaczy, anioł ma tą wadę, że znaczy tą zaletę, że tak naprawdę on chyba nie jest w stanie go zabić. Nie wydaje mi się, żeby był go w stanie zabić, więc to jest taki pewny removal. Jestem na draw. Można te kontry niektóre chyba... Nie, no jednak skasuję tego Force Spike'a. No draw to jest takie sobie. No ale zostawię tak jest, cokolwiek. Muszę trochę szybciej grać, bo mam mało czasu. Zbyt dużo gadam, a zbyt mało gram. Generalnie, więc teraz będę trochę szybciej grał i mniej gadał. Przynajmniej mam nadzieję. Oponent się decyduje. Czyli jego deck jest bardzo ciekawy. Na pewno jest fajnie. RG takie typowy beatdown. Dobre stwory. I może być z nim problem. No generalnie wydaje mi się, że tej mass removal po mojej stronie dużo zmienia. Tak? Jeżeli mam ten mass removal, to jestem w stanie dać radę. Jeśli nie mam, to jest raczej na jego stronę, bo jednak jego stwory są szybsze i lepsze, tak? Więc no, trzeba na to wziąć poprawkę. Ale oponenta nie ma, więc nie wiem, czy chcę po prostu jakąś jeszcze inną grę rozegrać. W każdym razie na razie dam pauzę, bo najwyraźniej wyszedł. A dobra, właśnie wrócił. No to nie jest dobra ręka, niestety. No ta ręka jest znacznie lepsza. Jasne. Jest Forest, jasne. Krótko mówiąc, szybki agro. Scavenging Goose. Niedobrze. No to ścianka, płaczu. No to jest takie rozdanie, z którym mogę mieć problem. Na pewno. Okej. Treachery. To będzie ciekawa opcja. Ale na razie chyba jednak Flicker Wisp. Zbalansujemy sobie ścianę. Okej, dobierzesz 4 karty. 3 karty, okej. Mm-hmm.
Nie wiem, wydaje mi się, że tego Uza mogę chyba próbować. Znaczy, mogę, znaczy tutaj na pewno blok. Teraz nie wiem, co zrobić z tym Uzem. Czy go zabijać, czy przyjmować. Wydaje mi się, że się chyba wymienię, chociaż w sumie nie. No sam nie wiem. No dobra, wymienię się. Wydaje się, że im dłużej się toczy gra, tym lepiej dla mnie, więc nie ma sensu przyjmować tych razów. Bierzemy. Gramy Mindstone'a. I oddamy turę. No, dobierzemy oczywiście. No, przyjmę. Verdict jest niezły. Niestety pozostałe karty są bardzo złe. Strasznie dużo jest tych landów, to jest bardzo duży problem. Zagramy sobie Islanda. Sprawdzimy, co się dzieje z góry. I myślę, że teraz dobiorę sobie, coś w sumie. Ten sensej mi się przydał jednak, żeby go mieć. Teraz dobiorę Augura. To na górze będzie sensej i dwa lądy, więc nic z tego nie dostanę. Myślę, że mogę na razie po prostu przyjąć, znaczy zablokować ścianą, dostać za dwa. Rzucić Supreme Verdicta. Titan, okej. Okay. Okej. Okay. Jest ogór. No, zagramy Verdicta. Zagramy tego ogóra. No zakładam, że nic nie trafię, ale nie chcę tych lądów. I tak więc. No właśnie. Tych lądów i tak nie chciałem, więc to jest chyba dobry ruch. Oczywiście on ma teraz masę kart, to może mnie strasznie tu karcić. Holokranos, ok. Rancor jeszcze na niego pewnie. Super. Super. Super, hiper, świetnie, po prostu. No proszę.
I krótko mówiąc, prawdopodobnie to wygram jednak. A zagramy sobie oczywiście 3 Cherry. Zaatakujemy i niestety, znaczy nie mogę zagrać teraz entry, nie mogę teraz zagrać, czy mogę zagrać Jace'a, ale nie odpalę go, prawda? Ponieważ mam na górze entry the Angels, chyba że zrobię odwrotnie. Odpalę Sensei'a. Odpalę Sensei'a i dam, tak. Pierwszy Plains. Drugi Entry the Angel i trzeci Angel of Serenity. Teraz mogę dobrać kartę i oddać turę. Ok. Zniszczę mi Trichery. No już teraz się muszę bardzo spieszyć, bo koniec czasu. Okej. Wybiorę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli jest w stanie dwa anioły sprzątnąć. O, niedobrze. Troszkę zagaworzyłem wcześniej i teraz mogę mieć problem z czasem. Mam nadzieję, że to się uda jakoś jeszcze odkręcić i wygrać. Szkoda, że tego gościa miał oczywiście, bo to mi zepsuło mocno plan. Dlatego polukranoc jest ogromny. No zablokujemy tak, tak i tak. To może nawet jeszcze tak. Ok, zaatakujemy. Dobierzemy kartę. I oddamy turę, chociaż w sumie nie mogę zagrać. Raz, dwa, trzy, cztery. No zagram tego dekreta po prostu. Thank you.
Okej. Okay. Powinienem z tym dekretem dać radę. Stanę dwa anioły. On jakiegoś stworka zagra, ja mogę na niego rzucić Journey to Nowhere, Celestial Flare. No myślę, że dam radę. Realnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No i oddamy turę. Teraz, no nie wiem, nie ma chyba takiej karty, która mnie zabija. Może jakiś strzał za X, tak? Może jakiś strzał za X. Także, no wymęczone strasznie. troszkę szczęśliwie, ale daliśmy radę. Chyba. Jakiś, nie wiem, Blaze, Benfire, coś w tym stylu, tak? Devil's Play. Te karty są w stanie jeszcze mnie zabić. No przypuszczam, że oponent teraz będzie jakieś, prawda, triki robił, żebym ja stracił czas. No ale ja oczywiście tylko dobiorę kartę, zaatakuję wszystkim i damy F6, więc nie sądzę, aby się tutaj coś zmieniło. Mhm. Okej. Okay. No proszę, Fire Spota na podwójnego. No jak. Tego bym się nie spodziewał. Czyli gra się toczy dalej. No niesamowicie to zrobił. No cóż, tak bywa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. Okej, okay, F6. No i prawdopodobnie się uda, mogę jednak załatwić. Okej, okay, udało się. Także daliśmy radę, jak widzicie, były emocje, także było dobrze. Oczywiście te emocje są spowodowane tym, że ja gadam zamiast grać. I potem nie mam czasu, żeby, kiedy naprawdę trzeba podejmować ważne decyzje, żeby mieć na to chwilę. Znaczy generalnie to już mówię to od dawna, że im więcej gadam, tym słabiej gram, więc to jest stara zasada. No ale na razie dajemy radę, jeszcze jedna gra, więc zobaczymy. Tak mówię, traktujcie to jako totalny fan. Ja jestem, powiedzmy, zupełnie bez spiny w tym turnieju. Oczywiście piwo niealkoholowe tutaj jest w użyciu, więc generalnie rzecz biorąc tak to wygląda. No, tak jak mówię, typowy majówkowy draft. No, absolutnie nikogo nie zachęcam do alkoholowego, żeby nie było wątpliwości. I dobra, czekamy na kolejną rundę.